Nauczanie domowe, 13 sierpnia, Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 18, wersety od 21 do 35. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał, Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł, nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, któremu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go. Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś, winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu, sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więcej ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem Pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Pytanie Piotra, ile razy ma przebaczać, było bardzo konkretne i też odnosiło się nie tylko do tych braci pewnie gronie dwunastu apostołów, ale przecież miał rodzonego brata, z którym pewnie też były sytuacje wymagające przebaczenia. Więc to pytanie było bardzo realne i bardzo dotykające serca Piotra. Pewnie też jest w naszych relacjach, w różnych spotkaniach czy w układach rodzinnych, wspólnotowych, wiele takich sytuacji. Kiedy. Potrzebujemy sięgnąć po to drugie wspólnotowe narzędzie, którym jest przebaczenie. Piotr rozumie, że ma się tym narzędziem posłużyć. Chodzi mu tylko o to, jak często, jakie są granice tego przebaczenia. I wtedy Jezus używa jako przykładu tej przypowieści o długu niewyobrażalnym. Niektórzy obliczają, że to jest pociąg z towarowymi wagonami pełnymi złota. To jest ilość właściwie nie do ogarnięcia przez pojedynczego człowieka, a już o daniu takiego długu w ogóle nie ma mowy. I ten dług został darowany. Jezus chce pokazać, Bóg darował Tobie dług wieczny. Bo On ciągnąłby się za nami na zawsze. Nigdy nikt z nas nie byłby w stanie go oddać. I nie jest. Wiemy, że to przebaczenie przyszło przez drogocenną krew Chrystusa. To jest motyw Bożego przebaczenia. To jest cena naszego uwolnienia z tego długu grzechu. I Jezus, pokazując to uwolnienie, pokazując to przebaczenie, odwołuje się. Do tego przebaczenia, którego my mamy udzielić, to znaczy do tej decyzji, którą mamy podjąć, bo przebaczenie to decyzja. To wa bardzo ważna prawda. Wielu ludzi, podejmując nawet próby czy kroki przebaczenia, mają tę wątpliwość, czy ja przebaczyłem, czy to nastąpiło. Jeżeli podjąłeś taką decyzję, powiedziałeś tak, chcę przebaczyć, chcę to odciąć, co było, nie chcę wykorzystywać przeciwko mojemu bratu, mojej siostrze tego, co wydarzyło się w jego życiu, tego, co zrobił w sposób niewłaściwy, tego, że przeciwko mnie zawinił, przez... nie chcę wykorzystywać tego też, że mnie skrzywdził, ale rzeczywiście chcę się tego pozbyć również ze swojego serca. Jeżeli taka decyzja zapadła, to to przebaczenie nastąpiło. Ale drugą prawdą o przebaczeniu jest to, że jest ono procesem. Najpierw przebacza umysł. Kiedy rozumiemy, co Bóg zrobił, jak bardzo nas potraktował miłosiernie, jak wiele nam przebaczył, skasował ten wieczny dług, to rozumiemy, że tak my też powinniśmy postępować. Więc przebacza umysł, który wie, że należy to zrobić. Potem jest wola. Ta decyzja odcięcia i uwolnienia tego winowajcy. Ostatnie przebaczają emocje. One w nas pracują. Jesteśmy ludźmi, więc przychodzą różnego rodzaju skojarzenia, wspomnienia, przychodzą różnego rodzaju żale, poczucie krzywdy. I pytanie bardzo wielu osób dotyczy. Tego rozróżnienia, dotyczy tego znalezienia się w tym procesie. Zasadniczym, najważniejszym procesem jest ta decyzja, to działanie woli. Potem jeszcze pewnie tydzień, miesiąc, dla niektórych nawet rok, dwa może trwać coś, co się dzieje w ich sercu. I tu jest potrzebne uwolnienie od tych zranień. Uleczenie serca, uzdrowienie wewnętrzne, ale gdy mówimy o samym przebaczeniu, to najistotniejszą jest ta decyzja, czyli ten proces woli, ta druga rzeczywistość, o której w tym procesie e, powiedziałem. Prośmy dzisiaj, po pierwsze, byśmy, doświadczając przebaczenia, którego udziela Bóg, sami stawali się ludźmi przebaczającymi, sami stawali się Uczniami chcącymi przebaczyć swojemu bratu, swojej siostrze. Po drugie, prośmy też, aby Bóg leczył nasze serce, ponieważ po tej decyzji przebaczenia, po krzywdzie, która nam została wyrządzona, potrzebujemy też tego uzdrowienia wnętrza, uzdrowienia całego tego, przez całej tej przestrzeni emocji. Tego pola, naszego serca, które zostało pokaleczone, które zostało w jakiś też sposób skrzywdzone czy naruszone. Prośmy o to, żeby Jezus miłosierny dotykał naszego wnętrza. Ale tego, czego nas chce nauczyć Jezus, to mądrego skorzystania z tego narzędzia, którym jest przebaczenie. Bo przebaczamy i dla tego, który zawinił, ale też przebaczamy dla siebie, aby nie nosić w sobie właśnie tej rany, tego ropiejącego, nie dającego się zagoić, jakiegoś przeżycia, doświadczenia, które potem może wpływać na nasze życie, jeżeli nie skorzystamy z tego narzędzia, jeżeli nie użyjemy tego leczącego, pozwalającego nam po tym fakcie przebaczenia normalnie funkcjonować sposobu. Niech to będzie więc dla nas wyznacznik. Boże Miłosierdzie, w którym my uczestniczymy, przyjmując przebaczenie, ale też przebaczenia udzielając.